Dobry wieczór Państwu. Anna Drynda, zapraszam na prognozę pogody. Przez cały dzień w regionie panowała piękna słoneczna aura. Dzień był dość ciepły, w południe w regionie termometry wskazywały 16 stopni na południu, 20 w centrum i 21 na północy naszego województwa. Po zachodzie słońca zachmurzenie będzie umiarkowane do dużego, jedynie na północy na niebie pojawią się rozpogodzenia. Od czasu do czasu może jeszcze pojawić się przelotny deszcz. Termometry wskażą 8 stopni w Kłobucku, w Częstochowie, w Myszkowie i w Zawierciu. Taka sama sytuacja w centrum, choć odrobinę wyższe wartości na termometrach, 10 stopni pokażą w Gliwicach, Katowicach, Tychach i 11 w Raciborzu. Na południu naszego województwa oprócz przelotnych opadów deszczu może jeszcze zagrzmieć, a w drugiej części nocy pojawią się silne zamglenia i mgły, które będą ograniczać nam widoczność. Termometry wskażą 9 stopni w Cieszynie, w Bielsku-Białej i w Żywcu. Poniedziałek z przyjemnymi temperaturami. Na północy dzień z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Dzień pełen słońca i pogodnego nieba, a na termometrach 20 stopni w Kłobucku, w Częstochowie, Myszkowie, Zawierciu. W centralnej części naszego województwa również solidna dawka promieni słonecznych i pogodnego nieba. Tutaj również padać nie powinno, a na termometrach 19 stopni w Raciborzu, 20 w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i w Tychach. Jedynie na południu naszego regionu chmur na niebie będzie więcej i tutaj od czasu do czasu może pokropić przelotny deszcz. Termometry wskażą 17 stopni w Żywcu, w Bielsku-Białej i w Cieszynie. Jutro ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 996 hektopaskali. Zobaczmy teraz, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. We wtorek 23 stopnie na termometrach, dzień dość ciepły, pogodny i bez opadów. Środa 25 stopni na termometrach, zachmurzenie już większe i od czasu do czasu pokropi przelotny deszcz. Skoro znamy prognozę pogody na najbliższe dni, zobaczmy teraz ekoprognozę, jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Nasza ekomapa ponownie przybrała kolor jasnej zieleni, a to oznacza bardzo dobre informacje dla nas, bo wszyscy jutro bez wyjątku będziemy mogli odetchnąć pełną piersią dobrej jakości powietrzem. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.